W strefie Media Business Hub gościmy pana Tomasza Mirowskiego, Chief Technology Officer w firmie 3Soft. Czym się zajmujecie? Nazwa wskazuje, że będą to nowe technologie. Dzień dobry, witam państwa, witam panie redaktor. Tak, my zajmujemy się nowoczesnymi technologiami, ale traktujemy je z perspektywy biznesu. Naszym celem jest dostarczenie klientom wartości biznesowej za pomocą nowoczesnych technologii i danych, które posiadają w swojej organizacji. Kwestia biznesu opartego na danych jest bardzo modna i ważna w tej chwili. Proszę powiedzieć, czy firmy o tym pamiętają, czy podejmują decyzje w oparciu o te bazy, które posiadają? To jest bardzo dobre pytanie. Szczerze, w dzisiejszych czasach mimo tego, że wszyscy mówią o danych, bardzo niewiele firm wykorzystuje potencjał z informacji, które posiadają w swoich bazach danych, czy nawet kolokwialnie mówiąc w plikach excelowych. Zazwyczaj są to wrzuty chwilowe, kiedy ktoś prosi o jakiś raport, ktoś dostarcza informacje, na których zarząd podejmuje decyzje, nie mając pełnego spektrum informacji, danych, które są właśnie umieszczone w silosach w firmie. Proszę powiedzieć, dlaczego właściwie się tak dzieje? Czy to jest kwestia czasu, pieniędzy, czy braku świadomości? Myślę, że wszystkiego po troszku. Zazwyczaj jest tak, że firmy rosną. Są malutkie na początku, potem rosną. Nikt nie patrzy z perspektywy danych, nikt nie zauważa wartości danych. I w momencie, kiedy firma już jest duża, posiada wiele różnych rozproszonych systemów, nie ma właścicielstwa danych w firmie. Jakaś osoba odpowiedzialna jest, załóżmy, za raportowanie finansowe czy za logistykę w firmie. Taka osoba ma dostęp do niewielkiego zakresu danych w firmie i podejmuje decyzje w oparciu oczywiście o swoją najlepszą wiedzę, ale nie ma pełnej wiedzy na temat firmy. Czasowo oczywiście tak samo. Jeżeli nie mamy systemów zintegrowanych w przedsiębiorstwie, to kiedy ktoś prosi o dane, to potrzebuje je, mówiąc kolokwialnie, za 5.12, czyli na już. Wtedy nie ma czasu na pytanie, gdzie są dane, na szukanie właściwych informacji. Podejmujemy decyzję na bazie pytania, które zostało nam zadane, co zazwyczaj ma negatywne konsekwencje, bo zapewniamy niewłaściwe informacje jednostkom zarządczym decydującym w organizacji. Więc odpowiadając na panie pytanie, tak, jest to i czas, i pieniądze, i wiedza. Co jest pierwszym sygnałem dla przedsiębiorcy, kiedy powinna zapalić się tak zwana czerwona lampka, że coś jest nie tak z jego bazą danych? Kiedy podejmowane decyzje okazują się błędne. Gdy podejmowane decyzje na bazie danych okazują się błędne. Może na przykładzie będzie łatwiej to zobrazować. Dla jednego z naszych klientów przygotowywaliśmy system właśnie centralnego repozytorium danych, którego celem była optymalizacja dostaw do sklepów. Wcześniej, przed wdrożeniem systemu, u klienta za ten proces odpowiedzialni byli ludzie, na bazie oczywiście swojej wiedzy eksperckiej, ale bardzo często zdarzało się tak, że klient miał bardzo dużo overstocków, niesprzedanych produktów w sklepach, a były to towary, które miały bardzo krótki czas żywotności i klient nie wiedział dlaczego. Budując system, który pozwala na raportowanie w czasie rzeczywistym, klient wie dokładnie, załóżmy, że wysłał coś do swojego sklepu, to się nie sprzedaje, może zareagować w czasie rzeczywistym dlaczego. Kiedy mamy systemy rozproszone, nieraportujące, klient dowiaduje się dopiero następnego dnia, że towar, który wysłał, nie został sprzedany i potencjalnie jest dla niego stratą. Więc z jednej strony, kiedy jest to podejmowanie niewłaściwych decyzji, a z drugiej, kiedy nie ma możliwości reagowania w czasie rzeczywistym na swój biznes. Rozumiem, że firma 3Soft ma takie gotowe rozwiązania, które pozwalają na to, żeby wyeliminować ręczne raportowanie, wszystko ułatwić i ten proces czynić prawie przyjemnym. Tak, my podchodzimy do tego per klient, mówiąc bardzo kolokwialnie. To znaczy, mamy swoje rozwiązanie, które jest bardzo elastyczne z perspektywy klienta. Nie jest to taki szablonowy produkt, w którym coś jest żółte albo zielone i nie jest czerwone. My jesteśmy elastyczni, jeśli chodzi o wdrożenie end-to-end dla klienta. Dodatkowo, jeżeli mamy klienta, który jednak ma bardzo specyficzne wymagania, jest większy, ma inne potrzeby,
Jesteśmy też firmą, która na bazie partner z dużymi dostawcami rozwiązań na rynku jest w stanie zaimplementować u klienta rozwiązanie uszyte na jego potrzeby, spełniające jego wymagania biznesowe. To doskonale pasuje do tytułu panelu, w którym bierze Pan dzisiaj udział na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wykorzystaj potencjał biznesowy danych w swojej firmie. To jest chyba takie hasło, które każdy przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę w tej chwili? Tak, w dzisiejszych czasach wykorzystanie danych z mojej prywatnej perspektywy jest drogą do sukcesu. Oczywiście, to nie jest jedyny czynnik sukcesu, ale myślę, że ma bardzo duży wpływ na podejmowanie właściwych decyzji. Z drugiej strony jest to też wiele poziomów optymalizacji w organizacji. Dla przykładu, wiele firm raportuje w sposób manualny, to znaczy jest sztab ludzi, którzy nie upraszczając, ale wygląda to mniej więcej tak, że spędza bardzo dużo czasu wypisując Excele, które na końcu są wysyłane do zarządu lub do jakichś jednostek decydujących o działaniach strategicznych dla firmy. No i często są nieaktualne, powiedzmy, bo za późno wysłane. To tak, to też, plus jednak ludzie się mylą, więc wiele razy też zdarza się, że wpisanie przecinka, jedno zero w prawo, jedno zero w lewo zmienia decyzję w firmie, a automatyzacja wyklucza błędy ludzkie. A co jeśli organizacja prosi Was o pomoc, a ma już swoje wewnętrzne systemy, CRM-y, dużą bazę danych, jak wtedy możecie jej pomóc w takiej firmie? Taki projekt ma tak naprawdę dwa poziomy wyzwań. Jednym z nich jest jakość danych. Zazwyczaj jest tak, że część systemów są to rozwiązania komercyjne kupowane z rynku, a część jednak jest napisana przez pracowników firmy na potrzeby firmy. I pierwszym etapem integracji takich systemów jest ujednolicenie pewnych standardów danych w celu ułatwienia późniejszego raportowania. My działamy na zasadzie centralizacji danych, czyli jeżeli klient ma różne systemy. Opowiem to na przykładzie naszego klienta z branży e-commerce, który w pewnym momencie rozwoju używał 5 różnych niezależnych systemów. Firm trzecich do badania czasu dostawy, jako sklep internetowy, do kampanii marketingowych i jeszcze parę innych do logistyki i do zarządzania produktami. Zarządzanie 5 niezależnymi systemami było bardzo czasochłonne i bardzo trudne. Klient poprosił nas o przygotowanie dla niego dedykowanych dashboardów i wizualizacji danych, pozwalających po prostu ograniczyć ryzyko błędu ludzkiego, tak jak wspominaliśmy wcześniej, i przyspieszyć decyzje biznesowe. To, co zrobiliśmy, to zaimplementowaliśmy w infrastrukturze klienta nasze rozwiązanie, które integruje wszystkie niezależne systemy, których klient używa w swojej organizacji. Dostarcza dane w jednym ujednoliconym formacie zgodnym z oczekiwaniami klienta i na końcu dostarcza tak naprawdę wartość biznesową w postaci cyfr, dashboardów odpowiadających na podstawowe pytania, które klient sobie dziennie zadaje, podejmując decyzje biznesowe. Czy dobrze rozumiem, że te dashboardy, te raporty, to wszystko działa zdalnie, jest interaktywne? Człowiek po prostu dostaje te dane na tacy? Tak, dokładnie tak to można nazwać. One są dostępne zarówno z firmowego komputera, jak i z telefonu, ze smartfona. Wiadomo, każdy rano przy kawie albo odpala interię, albo stan swojej firmy, więc nasze rozwiązanie jest na tyle mobilne, że w zależności od tego, czy ktoś lubi tableta, komórkę, czy po prostu laptopa, wszędzie ma dostęp do swoich danych i widzi dokładnie, co w danej chwili dzieje się w jego firmie. Rozmawiamy w trakcie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przypominam to ponownie, ponieważ chciałam zapytać, czy te rozwiązania, o których rozmawiamy, te bazy danych, dashboardy, są również dedykowane dla małych i średnich firm, takich nawet mikro, powiedzmy. Czy oni również mogą sobie pozwolić finansowo na tego typu pomoc z Państwa strony? Tak, pomysł w ogóle na nasz produkt wziął się właśnie z analizy rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Wszystkie rozwiązania komercyjne, logo, które są rozpoznawane międzynarodowo, są to bardzo drogie rozwiązania, na które pozwalają sobie korporacje i firmy, które są z top 500. A naszym pomysłem i celem było dostarczenie rozwiązania, które da wartość biznesową właśnie małym i średnim przedsiębiorstwom, nie będąc jednocześnie dużym wyzwaniem kosztowym.
Więc tak jak wspominaliśmy chwilkę temu, mamy klienta z branży e-commerce, który jest naprawdę małym klientem i dla niego koszt VS ROI z danych jest... Tak naprawdę mogę zacytować klienta, który powiedział, że po 4 miesiącach inwestycja w nasze rozwiązanie zwróciła się finansowo dla niego. Mamy też klienta z branży wydawniczej, który jest średnim przedsiębiorstwem. Wydawałoby się, że już na tyle dużym, że ma zintegrowane systemy oparte o dane, które pozwalają podejmować decyzje na bazie właśnie wyników i danych. I ten klient był idealnym przykładem sytuacji, w której informacja o stanie firmy była zawsze minus 24 godziny. Tam nie było systemu, który pozwalał określić, czy agencja jest otwarta, czy dostawa dotarła. Oni o wszystkim wiedzieli, właśnie tak jak wspominałem, następnego dnia. Więc dla nich ROI też bardzo szybko pojawiło się, bo chyba w okresie 6 miesięcy od wdrożenia, kiedy teraz w stanie rzeczywistym wiedzą, czy dostawa dotarła, czy się sprzedaje, a może się coś nie otwarło. Oni nie mają zintegrowanego systemu monitoringu, działają w modelu franczyzowym, więc ich agencje są niezależne logistycznie, ale jednak finansowo jest to jedna organizacja. Więc dla nich, czyli mamy małe przedsiębiorstwa, tak jak mówiłem, e-commerce, mamy mid-market naszego klienta z branży wydawniczej i odpowiadając na Pani pytanie, tak, nasze rozwiązanie pasuje idealnie i jest tak naprawdę zaprojektowane dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mówiąc o tych systemach internetowych, trudno nie wspomnieć o sztucznej inteligencji. Teraz ten temat jest na topie. Czy korzystacie z tych rozwiązań, tworząc swoje programy, swoje produkty? Tak, z tym, że sztuczna inteligencja jest dla nas takim deserem dla klienta. Nie da się powiedzieć jednoznacznie na początku projektu, czy jakość dostarczona ze sztucznej inteligencji dla klienta będzie zadowalająca. Tutaj kluczowym czynnikiem są właśnie dane. Więc my działamy w modelu, dostarczamy klientowi wartość biznesową, gdzie mamy 100% pewność wartości, czyli budujemy nasze rozwiązanie, integrujemy, dostarczamy klientowi najprostszych dashboardów, mówiąc kolokwialnie, dających możliwość podejmowania decyzji i później mając tak naprawdę wgląd w te dane, jesteśmy w stanie zaproponować, gdzie moglibyśmy dorzucić tak naprawdę wisienkę na torcie ze świata sztucznej inteligencji, dostarczając jakieś dodatkowe bonusy. Tutaj pozwolę sobie poprzeć się też case'em naszego klienta, który okazało się poza implementowaniem naszego rozwiązania, że w nieoptymalny sposób pakuje swoje produkty do kartonów i wysyła do klientów, co dla niego było dodatkowym kosztem logistyki i wyprodukowania kartonów. Przygotowaliśmy model sztucznej inteligencji, który dostarcza do magazynu informacji, w jaki karton powinny zostać zapakowane produkty, żeby optymalnie zniwelować koszty wysyłki i pakowania tak naprawdę. I takie modele nie są drogie we wdrożeniu, nie są drogie w utrzymaniu i są też szyte właśnie dla małych organizacji, pod małe organizacje, dla ich celów biznesowych. Oczywiście jest na rynku wiele dostępnych rozwiązań, które są z pudełka, ale rozwiązanie z pudełka, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, działa lub nie działa i zazwyczaj nie działa. A my w ramach organizacji budujemy dedykowane modele dla klienta. Dziękuję bardzo za rozmowę w takim razie i życzę sukcesów w prowadzeniu firmy i wielu klientów. Wydaje się, że ta branża ma wielką przyszłość. Bez danych nie damy sobie po prostu rady jako przedsiębiorcy. Zgadzam się z Panią w 100%. Bardzo dziękuję. Do widzenia.